Na co postawicie w wyścigu pomiędzy samolotem, samochodem i statkiem? Jeżeli na statek, obawiam się, że przegracie. Przypłynie na metę ostatni. Ale właściwie dlaczego? Ma przecież najpotężniejszy silnik z tych pojazdów. Zaraz się przekonamy. Jest całe mnóstwo rozmiarów i typów jednostek pływających. Od motorówek po jachty, od olśniewających białych statków wycieczkowych po masywne, toporne transportowce i tankowce. Jednak wszystkie łączy jedna rzecz. Ich osiągi są nieproporcjonalnie niskie, biorąc pod uwagę wysoką moc silników. Rzeczywistość jest odwrotnością oczekiwań. Duży liniowiec przemierzy Ocean Atlantycki w tydzień, a statek transportowy spędzi na tej samej trasie ponad 2 tygodnie. Dla porównania przeciętny odrzutowiec pasażerski przeleci z lotniska w Europie Zachodniej do Nowego Jorku raptem w 8 godzin. Dlaczego zatem statki w ogóle pozostają w użyciu, skoro samoloty są o wiele szybsze? Tu akurat odpowiedź nasuwa się sama. Ładowność. Żaden samolot nie udźwignie 1000 ton ładunku. To samo z ilością pasażerów. Niektóre statki zabierają na pokład ponad 5000 osób. Do największego Airbusa nie wejdzie nawet 1/5 tej liczby, choćby przywiązać ludzi do skrzydeł. Za kolejny przykład niech posłuży nam masowiec, na przykład ten do przewozu rudy z serii Vailmax. To istny gigant o długości 362 metrów i ładowności 400 tysięcy ton. To więcej niż waży Empire State Building. Ale na trasie Vailmax wyciąga ledwie 27 km na godzinę, albo, jak mawiają żeglarze, 15 węzłów. Zostawiłby go w tyle biegacz olimpijski. Ogólnie rzecz biorąc, statki są powolne, ponieważ nie ma potrzeby, aby były szybsze. Poświęcają prędkość na rzecz ładowności. Samochody i samoloty może i są szybsze, ale gdyby obciążyć je choćby połową okrętowego frachtu, nawet nie ruszyłyby z miejsca. Silniki dużych statków to potężne kolosy zajmujące całe pomieszczenia i pochłaniające tony paliwa dziennie. MM Maersk, największy kontenerowiec na świecie, zdolny przewieźć 12 6-metrowych kontenerów, posiada silnik ważący 2300 ton. Jest zamontowany w dolnej części statku wraz ze specjalną 3-piętrową konstrukcją, która umożliwia załodze obsługę techniczną. Posiada moc 100 tysięcy koni mechanicznych. W przeliczeniu na energię taki silnik mógłby zasilać niewielkie miasto. Hej tam, w maszynowni! Moglibyście dać po garach? Kapitan chce popływać na nartach wodnych. Ten żartobliwy przykład pokazuje, o ile potężniejsze są statki od samochodów, a nawet samolotów. Z drugiej strony statek w ruchu pokonuje znacznie większy opór. Aby utrzymać się w powietrzu, samolot musi zachować odpowiednią prędkość, a zatem powinien unikać chmur. Sami pewnie doświadczyliście turbulencji podczas podróży lotniczej przy wlatywaniu w warstwę chmur. Dzieje się tak dlatego, że mają one większą gęstość niż powietrze. Cząsteczki pary wodnej w zderzeniu z kadłubem powodują tarcie. W przeciwieństwie do samolotu, który może po prostu ominąć przeszkodę, statek bezustannie brnie przez otoczenie wywołujące tarcie i spowalniające ruch. Opór wody jest tak duży, że pocisk wystrzelony w wodę zatrzyma się już po 30 metrach. Dlatego właśnie statki potrzebują więcej mocy, żeby się poruszać, ale wydajny silnik to nie jedyny sposób radzenia sobie z oporem wody. Równie ważne jest ograniczenie powierzchni kadłuba, która ma bezpośredni kontakt z wodą. Jak wspomniałem na początku, jest wiele rodzajów jednostek pływających. Poza opasłymi transportowcami są statki znacznie zwinniejsze. Mniejsze łodzie są szybsze, ponieważ mniej ważą i zamiast pchać przed sobą masę wody, ślizgają się po jej powierzchni. Niektóre modele łodzi mają dwa umieszczone równolegle połączone sztywno kadłuby. Są to katamarany. Nie mają tak doskonałej wyporności jak jednokadłubowe jachty, ale dzięki sprytnej konstrukcji skuteczniej łagodzą opór hydrodynamiczny. Ale wracając do tematu, na burcie dużego statku umieszcza się linię pokazującą przewidywany poziom zanurzenia kadłuba. W tej kalkulacji bierze się jednak pod uwagę tylko ciężar samej jednostki. Jeśli statek wypełniony jest po brzegi ładunkiem, będzie rzecz jasna zanurzony głębiej. Obciążony statek wymaga przy poruszaniu dodatkowej mocy, ponieważ większa powierzchnia kadłuba napotyka opór wody. Interakcja między jednostką pływającą a wodą jest zresztą nieco bardziej skomplikowana. Poruszający się statek wypiera wodę o tej samej objętości co zanurzony kadłub. Wyparta masa wody tworzy po bokach statku fale, co dodatkowo poszerza strefę kontaktu jednostki z wodą, a co za tym idzie opór. Fale dziobowe nie tylko spowalniają statek nawet o 40%, ale podwyższają zużycie paliwa. A koszt paliwa to kluczowy czynnik w transporcie morskim. Na szczęście wymyślono sprytne rozwiązanie tego problemu. Większość nowoczesnych jednostek posiada tak zwaną gruszkę dziobową. Jest to walcowate zgrubienie w dolnej części dziobu, projektowane indywidualnie dla każdego statku, w zależności od jego ładowności, prędkości oraz kształtu.
Woda napierająca na statek w ruchu uderza najpierw w gruszkę dziobową, co wytwarza specyficzną falę. Następnie trafia na sam dziób i generuje kolejną falę. Kształt gruszki dziobowej zmienia rozkład ciśnienia wody wzdłuż dzioba i sprawia, że fale te wzajemnie się znoszą. Dzięki temu nowoczesne statki nie generują fal i nie są przez nie spowalniane. Możecie sami się o tym przekonać, obserwując duże jednostki. Woda wokół nich jest stosunkowo spokojna. Jednak jeśli kształt gruszki dziobowej jest źle dobrany, nie będzie ona poprawnie funkcjonować i fale znowu się pojawią. Ale w świecie jednostek pływających znajdzie się też coś dla amatorów zawrotnej szybkości. Nawet niektóre klasyczne statki rejsowe mogą stawać z wiatrem w zawody. Na przykład HSC Francisco zgrabnie łączy funkcję wycieczkowca, w luksusowych warunkach może na nim spędzać czas do 1000 osób oraz elegancję i symetrię katamaranu. Dwa smukłe aluminiowe kadłuby skutecznie eliminują opór hydrodynamiczny. Jakby tego było mało, prom posiada unikalny podwójny system napędowy, turbinę gazową zasilającą dwa waterjety, czyli napędy wodno-odrzutowe. Wyrzucają one 24 tysiące litrów wody na sekundę, dzięki czemu Francisco rozwija aż 58 węzłów, czyli prawie 110 km na godzinę. Niewiarygodna prędkość jak na tak dużą jednostkę. A to jeszcze wcale nie rekord szybkości na wodzie. Łódź o tajemniczej nazwie WP-18 Special Forces Interceptor wygląda jak wyjęta z filmu science fiction. Przełomowa konstrukcja sprawia, że łódź tnie fale z prędkością 65 węzłów, czyli prawie 120 km na godzinę. Jak można się domyślić, została zaprojektowana z myślą o przechwytywaniu piratów, przemytników i innych morskich przestępców. Istnieje tylko jedna jednostka pływająca zdolna prześcignąć tego demona prędkości. Obsesja prędkości leży chyba w ludzkiej naturze. Stąd ekstremalny projekt łodzi firmy Mystic Powerboats, Mystic C5000. Ten 15-metrowy katamaran jest tak szybki, że ma wbudowany specjalny kokpit dla ochrony kierowcy przed pędem powietrza. Mystic rozwija maksymalną prędkość ponad 400 km na godzinę. Jeśli nawet to dla Was za mało, mam złą nowinę. Dużo szybciej raczej się nie da, ponieważ byłoby to zbyt niebezpieczne. Przy tak zawrotnych prędkościach fale stałyby się twarde niczym beton. Po uderzeniu w taką falę łódź wyleciałaby w powietrze jak z trampoliny i kolejna fala po prostu by ją zmiażdżyła. Wygląda na to, że 482 km na godzinę to póki co nieprzekraczalny górny próg szybkości na morzu. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Mamy też dla Was mnóstwo innych ciekawych filmików. Wystarczy, że klikniecie jeden z proponowanych. Życzę miłego oglądania. Pozostańcie po jasnej stronie życia.